Здравствуйте! Метро Эксодус, ловите с этой стороны! Kolejny odcinek, kolejny. Była chwilowa przerwa, zabrakło trochę time'u, ale lecimy już dalej z gierką. Gdyż nie ma tu czasu na jakieś przestoje dziwaczne. Z tego co pamiętam z ostatniego odcinka, muszę się udać do pana młynarza. Pan młynarz, znaczy pan młynarz to jest mój teściu. Znaczy Artio ma teściu. Dobra, shut the fuck up. Ja sobie tutaj jeszcze spróbuję upgrade'ować parę rzeczy. Tak, tak, tak. Czekajcie, jeszcze spróbuję sobie ogarnąć ammo. Bo jest ammo tutaj troszkę dziwnie. Dobra, tu wszyscy nas zagadują. Chcą z nami wejść w jakąś dziwaczną pogawędkę. Ja oczywiście, jak wiecie, jestem bardzo towarzyski. Z każdym chętnie porozmawiam. Duża dbałość o szczegóły. Tu nawet suszące się gacioty, o chociaż galotów nie ma, spodnie, koszule. Dobra. Tu Stiepan wymiada na gitarze. Nie, nie, nie Katia. No fucking way. O, tu moje ziomki. Co mogą robić ziomki jadące pociągiem? Ziomki jadące pociągiem mogą się tylko umymlać alkoholem. Tam w gorku gotują sobie jakąś wesołą potrawę. Dobra, chłopaki, ja spadam. Miłej zabawy, ale wzywają obowiązki. Idziemy do młynarza. Młynarz wiem, gdzie jest, na mostku. Jest Jermak, który prowadzi ten cały bałagan. Słucham ciebie. Słucham. Arka to jest miejsce, w którym przebywają jacyś ocalali. Aha, czyli tu mamy taśmę. Teraz słuchamy rozmowy młynarza z Arką. Światłosław Mielnikow. O kurde. Światłosław Mielnikow to jest młynarz chyba. Dokonałem nie lada odkrycia. O Jezu, ta rozmowa wydaje mi się, że będzie się nieco przedłużała. Iwanow, o Jezu, zanim dojdą do sedna sprawy. Powiem wam, że aktorzy tu faktycznie wczuwają się w rolę i ta rozmowa, która się przedłuża, ja ją właśnie nieco skróciłem, gdyż miałem taką opcję. Zbliżamy się do bunkra, Yamantau. Tam będzie Arka właśnie. Contact with the bunker has completely dissolved Miller's resentment towards me for destroying our previous lives. He is eagerly minister of defense. Nie wiem czego. Za dużo się zostało. Kraj spustoszony. The people though are less interested. They are asking important questions. Where are the occupying forces? Why is there just wilderness and people go wild? No właśnie, co zrobią przez ostatnie 20 lat? What's stopping the government from restoring the country? What was being done in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers. Okej, mam nadzieję, że wszyscy przeczytali, ja przeczytałem. Także przytrzymuję kwadracik. Będzie jakiś loading, czyli podejrzewam, będzie jakaś cutscenka. A, dobra, mamy dzień. Ładne słoneczko. Młynarz, ziomy, idiota. No idiota to... Nie wiem, czy sobie zasłużył na taką ksywkę. Ale niezwykle sympatyczna. Tu jest Katia. To małe dziewczę, nie pamiętam. Może zagadam do niej. Młynarz podjarany. Zbliżamy się do Arki. Dobra. 20 years. Nie da się uderzyć. O, Nastia. Stie, pan jeszcze z nami jest? Dobra, zakładamy maski. Będzie jakieś skażenie terenu.
O, Anna też do nas dołączy. Nasza żona. Znaczy, Artie ma żona. Jakby nie chcę złorzeczyć, ale wydaje mi się, że to podniecenie młynarza zostanie szybko ugaszone. Na pewno nie będzie tak, jak mu się wydaje. Na pewno będzie tam jakiś mega gnój. No nie ma opcji. W zasadzie, gdyby się okazało, że ten, to był happy end i kończylibyśmy granie, także... Musi się coś wydarzyć, żebyśmy mogli sobie postrzelać. Póki co przedostaliśmy się na drezynę. Zostawiamy Aurorę. I dalej będziemy sami już jechać. Stiepan będzie teraz dowodził. Stiepan to jest ten, co grał na tej gitarce. Dobra, ruszyli. Jedziemy. Ale nie ma żadnych tu zwierzątek, które można było ewentualnie z drezyny odstrzelić. No, było tu pierdylnięcie. Jakby jaki meteoryt przywalił, proszę państwa. Coś tam popierduje, czyli jest skażenie. Dobra, Aurora już jest w bezpiecznym miejscu. My chyba powoli będziemy zbliżać się do celu, mam nadzieję, że ten pociąg, ta drezyna nie będzie miała jakiegoś dłuższego tutaj do pokonania obszaru, terenu. Dobra. Cars. O, filtr. Filtr! Filtr zmień! Zakładam maskę! Zaraz będziesz napromieniowany. Czyli tu wszyscy przyjeżdżali zaraz po katastrofie. Chcą się uratować. To jest jakiś mega schron. Wow. O, Kryezu zaczyna podejrzewać. Też mi się wydaje, że ma nosa do tego. No właśnie, gdzie jest? Kamiera. O, kamera nas namierzyła. Tam jest karabin maszynowy koło tej kamery? Chyba nie. Czekajcie, chyba nas... zidentyfikowali? Zidentyfikować. Witamy w Arce! Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy, jak się tu rozwinie ten sytuacjon. Chłopaki, ja już kuźwa przygotowuję pistolety. Co mnie tu zostało z tych pistoletów? Dobra, to. No właśnie, dziwnie to wygląda, jakiś pustostan. Tak już się rozglądam, czy można coś pozbierać, ale póki jestem w drezynie, to niestety nic. O, możemy zdjąć maski, czyli odrobinę wyraźniejszy będzie teraz obraz. Czyli możemy już opuszczać drezynę. Czekajcie, ja już to podbiegnę, zobaczę. Jest coś? Nic nie ma. No dobra, zobaczymy, co tu się będzie działo, proszę państwa. Póki co wsiadamy do windy. Ja nie wiem, czy Anna nie przeżyje szoku. Bo 20 lat już trwa ta sytuacja. Nie wiem, czy ona w ogóle kiedykolwiek windą jeździła. No, powinieneś mi coś powiedzieć, przeprosić na przykład.
No i dobrze. Gdyby ktoś nie wiedział, młynarz twierdził, że życie zostało tylko w metrze, że nigdzie poza metrem nie ma życia. Artiom jednak wierzył, że jest inaczej, także dlatego teraz przyznał Artiomowi rację. Tak, woli wyjaśnienia. No to do dzieła, wchodzimy. Widzimy jakieś zarysy, jakiś sylwetek. To jakieś generały, proszę Państwa, tu czopki są takie typowe, generalskie. Wysoko postawione szyszki tutaj na nas spoglądają przez tą zaplutą szybę. O, i błysło światełko. No ta uwaga mi się za bardzo nie podobała. What the fuck? No tak, myślałem. Dziadzie! Nie wiem, czy ja miałem dostać, czy... Zostaliśmy napadnięci. O kurwa. Pobicie. Nie, to jednak cutscenka, także niezależnie czego bym tego nie dokonał, to było to skazane na porażkę. Ten but na ryj to był na pewno... Każdy go, kto grał w Metro, przyjął, także nie ma żadnych niespodzianek. Tak musiało, proszę Państwa, po prostu być. Czyli sytuacja generalnie rozwinęła się tak, jak podejrzewałem. Czyli znowu wkopaliśmy się w mega gnój. Miało być fajnie, happy end, niestety. No też się musiałem tu rozejrzeć. Ale te czaszki tutaj, nogi... Haki, kuźwa, od to... To są chyba kanibale. Jak jeszcze nie przerabialiśmy. What the fuck? Czego się bujasz, wieśniaku, mi tu chuchasz na mnie? Pachołek. Pachołki. No, czyli moje podejrzenia, które tutaj wysnułem na początku, że są kanibale, się sprawdziły. Czaszki, tutaj są żeberka. Chłopaki, widzę, polubili ludzkie mięso. Oj, tu chyba Anna będzie na kolację dzisiaj podana. O, co za słodnictwo, pani. O, dostała strzała. Zblokowała fejsem. Poszła na hita. O, młynarz się wściekł. Artiom to samo zresztą. Ale gdzie oni na manę zabierają? To fuck. Tamten pachołek jak leży. W ogóle te pachołki, jakie te czapki mają, te uszatki słynne. Czekajcie, to są... Mam nadzieję, że nie będę musiał dokonywać jakichś wyborów moralnych. Czyli młynarza teraz będą ćwiartować, oprawiać i wrzucać do gorka. No z nóg nie będą mieli za wiele pożytku. O, nogi metalowe. Zra pójdą tasaki, ale nie, no chyba młynarz nie zginie teraz na tym etapie gry. A tam widzę na górze, moje chłopaki już są. A ty kurwa z tą siekierą? Szerbatyś, śrupie wypad. O, dobra, jeb, jeb. Dobra, to ja nie mogę nic zrobić, tylko mogę patrzeć.
Bo kurwa. Łapki, łapki. A gdzie moje te? No, danke. Znaczy, spasiba raczej chciałem powiedzieć. Dobra, sytuacja opanowana. No, musimy szukać Anny. Bo Anę nam tu porwali. Anę tam chyba chcą zjeść. Ale muzyka teraz, kuźwa, mocno rockowo się zaczęło. Co tu się dzieje? Próbuję się ogarnąć sytuacji. Jakby nie mam za bardzo dokąd teraz tutaj uciec. Czekajcie, tu wszyscy poszli. Ja też tu pójdę. A, tam są. Trzeba ty gnoi tu mordować, what the fuck? Nie, no już nie ma naboi. Kurde, muszę oszczędzać amuncjon. O, tam na górze. Ja pierdut. Dobrze, że oni kurwa stoją nieruchomo. Chyba najpierw trzeba zająć się tymi, co mają pistole. Dobra, tutaj mam słynny pistolet na kulki, ale robi swoją robotę, także już kurwa nie mam. A, mam możliwość ucieczki, także ja z niej skorzystam, bo wysrywam się powoli z amunicji. Dobra, wsiadamy, wsiadamy, ziomki. Czekajcie, muszę napompować tą swoją fintę. Dobra, chłopaki ich tam likwidują. Tutaj mam amunicję. Mogę sobie uzupełnić zapasy. Mam 90 pestek, także ok. Dobra robota. Mogę coś z niego zabrać, nie? Czyli towarzystwo generalnie nie jest do nas pozytywnie nastawione. 10 minut? O kurde, będziemy się rozdzielać? To nie jest dobry pomysł. A ja? No dobra, czyli będziemy musieli szukać Anny. Ja mam nadzieję, że po drodze zbierzemy również jakąś amunicję. Gdzie ja mam iść? Skoczyć na dół, na łeb? A, tu, tędy, dobra. Się zapatrzyłem. Dobra, chłopaki, to na razie. Dzięki, że mnie samego zostawiacie. Jest, coś mamy. No dobra, czyli znowu sam. Będę tutaj próbował ogarnąć ten teren. Jest parę rzeczy ciekawych. Dobra, co teraz? Zgasło światło. A tu? Co się dzieje? Coś się zapaliło. A, tak się stało. Chyba dobrze. A, dobra, przyciskiem idziemy. Ale... Fuksiusz jeden. Dobra, dostali. Dziwną broń mają, kuźwa, z pochodnią, chłopki. To wy tu za dużo nie osiągniecie ze mną. Kurwa. Dość duży rozrzut ma ten mój pistolecik. No nie, nie chcę, kuźwa, twojego pistoletu. Okej. Tu jakieś zapasy chłopaki mają. Muszę sobie popatrzeć, czy czegoś czasami nie pominę. A, dobra. Co ty tam miałeś jeszcze? Dobra, części bierzemy oczywiście. Oj, bo tu bym zostawił tego bidula. A bidul ma pistolecik.
Tu ta część, kuźwa, kuchni, w której przygotowane są posiłki. Jak widzicie, duża dbałość o ciężar posiłku, czyli główka na wadze. Tu się coś, kurwa, gotowało. No nie znalazłem jeszcze, dopiero wyszedłem. Chłopie, czego się stresujesz? Z buta! Co się zabiło? Ej, bo dostałeś pysk! Nie wolno tego trzymać. Nie wiem, czy darcie mordy... Wchodzenie na stół i darcie mordy to jest dobry sposób. Dobra. Oj, tam ma ktoś pistoleta. Pistoletem. Oj, następny z pistoletem. Czekajcie, przyjmę sobie apteczkę. Spróbuję sobie tu na cicho podejść. Ej, dobra, bo go nie widziałem przez tą parę. Wszystko sprzątałem z typów? Chyba wszystko. Ten tu leży. O, tego bym zostawił. Dobra, idziemy dalej. Musimy Anny szukać. Mam 10 minut. Only 10 minut. Dwóch położył, nie. Ten tu widzę był skikrany w lodówce. Dobra. A tu coś będzie? A, jest! Dobrze się obróciłem. Padło parę pestek. Przycisk kolejny. No, pachoły, gdzie jesteście? Bo pachołów podejrzewam, będą zaraz wskakiwać. Tu jakaś większa masa. Tu jest kolejny przycisk, ale oczywiście muszę tutaj sobie jeszcze zrobić... Czekajcie, ja tu sobie zmienię. Na ten, bo ten wydaje mi się dużo bardziej... O, i umarłe. Nie chcę, kurwa, twojego pistoletu. A tamten, co się mu stało? Co on tak tańczy? Aha! Tu jakaś wysoka temperatura, proszę państwa. I wejście tam mogłoby spowodować, żebyśmy się ugotowali. Ale ja spróbuję tu wejść, bo ja nie wiem, co tu się dzieje. Mamy się przeczołgać. To jest jakieś ukryte pomieszczonko, w którym znajdziemy jakąś wypasioną giwerę. Chyba nie, po prostu zmarnowaliśmy tylko troszkę czasu. Co to było? A, tu! A tu? Te naboje? Nie, nie dla mnie? Kurde, dziadostwo, no. No dobra, weszliśmy, tu są dwie ma wyjścia. Książka jakaś, nowa notatka. Nie było tego zbyt wiele, ale zawsze coś żeśmy tam przytulili. Będziemy wracać na główną ścieżkę przygody. Tu widzę, chłopo spoliło. Się ugotował żywcem. W związku z tym faktem nie za ciekawie i bez sensu będzie tutaj wchodzić. Dobra, idziemy. Dobra. Elegancko. Mam tu zejść? Chyba zejdę. Jest! Gdzie ryja drzesz? Gin, gnoju. Okej, to wszystko wziąłem. Wszystko. Brum te mordy. Aj, tak go przeczołgałem, serio. O, ale dostał w pysk. Jeszcze jeden z pochodnią. Pachoł z pochodnią. Okej, tak. No chłopaki, to nie był wasz szczęśliwy dzień. O, to kurwa, to chyba jakaś cela więzienna. No dużo zbierania, powiem wam szczerze. A słyszę głosy. Coś tu chyba próbował w lodówce pogrzebać. Czekajcie, może to wezmę? A, to wezmę.
A ja to mam. Bez sensu. Rozbierzemy to na części. Dobra. Okej. Okay. No. Muszę maskę chyba założyć. O kurde! Dobrze. O kurde, ale dostałem w pacynę. Nawet nie wiedziałem skąd. Ja pierdzielę, no. To była tragedia. Tak, dziadowski sposób zginąć. No nie, kurde. Dobra, teraz nie będziemy przedłużać. Okej, okay, teraz spróbuję nie zginąć drugi raz, bo to już by było naprawdę mega wstyd. To sobie tutaj przyjmę. Kurde, walę wszędzie, tylko nie w chłopa, no. Te celowniki, kuźwa, to są tyle warte. Dobra, chyba dostał. Całkowity niepotrzebny dedzik. Dobra, zapalę sobie tu latareczkę, żebyśmy mieli troszkę lepszą widoczność. Oj! Bo bym pominął. Plecak za plecakiem. To jeszcze nie koniec, bo słyszę chłopaków. Chciałbym usłyszeć krzyk Anny. Mam nadzieję, że uda mi się uratować. Tu też jest jakiś przycisk. Dobra, idziemy. Zobaczymy, gdzie my się tu dostaniemy. To żeśmy kuźwa w lesi. Sam środek jadki. Ej, dostałeś gościu, dostałeś! Dobra, tam się już nie będziemy cofać. Tu jest jakaś mega bitka. Ale tu widzę karnister z benzyną. Zaoszczędzimy trochę pestek. Chłopów wywaliło. Łooo, nie teraz, nie teraz. Dobra, dostał w łeb. Chciałbym zebrać te wszystkie fanty, które tu... Dobra. Chyba zbliżamy się, mam nadzieję, bo się zrobiło troszkę szerzej. Dobrze, oni tak stoją bezwładnie. Się kiwają troszkę na boki. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o inteligencję, to tu za dużo nie ma tej inteligencji. Ci wcześniejsi bandyci byli troszkę lepsi, lepiej ogarnięci. O, tu nie za bardzo. Czekajcie, żebym czegoś się pominął. Ta puszka wygląda obiecująco, ale niestety nic z niej wyleciało. O, tu będzie lepiej. O, idą, idą. Idą ziomki po ziomki, fuck. Tak. Wow, grubas, grubas. O, to się dobrze. O, fuck shit. Proszę państwa. Dobra, spróbuję się tu pochować. Mam nadzieję, że da się go spalić. Nie używałem za często mołotowów. Czekajcie, jeszcze mam tu coś.
Mamy... Bumbę! Kurwa, żeby nie zginąć! No nie, gnoju! Przecież kuźwa, ile możesz przyjmować? Czy jednak niekoniecznie... fuck! Co za pała! Ja walę w niego? On w ogóle zostaje? No tak niespecjalnie. O, czekajcie, sprawdzę tutaj jeszcze, czy mógłby go uraczyć. No spłoń, gnoju! Kurwa mać. Ja pierdzielę. Czekajcie, mam tu jakieś naboje. Może go muszę w jakąś konkretną część trafić. Nie, no lepiej uważać. Nie mam apteczek. Jestem na wykończeniu. Może go trzeba zajść od tyłu. Zgasimy. Może dzięki temu będziemy mniej widoczni. Oj, chyba niekoniecznie. Podejrzewam, wykończenie tego gnoja to jest banalne. O ty gnojku. Mam coś jeszcze na ciebie? Już nic nie mam. Nie mam już nic. Dobra. Dobra, bo ten pojedynek za długo trwa. Gnoju, kuźwa, gin. Umarł? Jezu, w końcu, ja pierdzielę. Nie, masakra to była, nie? Brun się zacięło, no zajebiście. Chłopy! Kurde! Ja pierdzielę, nie! Dobrze, że jakimś cudem miałem jeszcze amunicję w drugiej broni. Kurwa, niekończąca się walka z tymi gnojami. Zginął? Nie zginął. Teraz zginął. Potrzebuję kuźwa... pestek, potrzebuję generalnie wszystkiego. Jakieś apteczki. Czekajcie, muzyka przestała tutaj grać, także mam nadzieję, że nadeszła pora, aby zakończyć ten nierówny pojedynek. Jakiegoś tam mini bossa po drodze już pokonałem. Mam nadzieję przynajmniej. No nic tu nie ma. Dobra. Jest Anka, jest, jest. Czekajcie, bo tu... Nie zdążyli jeszcze jej pokroić, zrobić z niej kotletów. Kurwa, pan doktor nam przywalił. Nie, no bez jaj. Dawaj go, Anka, dawaj go! No, Anka nie lubi gadać, tylko działać. Ojeju, biduluku.
Dobra, ty się zgłaszaj, ja tu sobie zrobię sobie takie obejście terenu. Ale tu nic nie ma, tylko pocięte chłopoki. A, tu możemy iść, dobra. Aha, czyli teraz będziemy musieli eskortować Annę. No moje ukochane misje eskortowania. Mam nadzieję, że... No, ona trochę lezie, trochę tak kuźwa jak zombiak. Że jakiegoś dużego oporu tutaj ze strony przeciwnika nie będzie. Chodź, chodź kochana, chodź. Chodź, nie zamulaj. No dawaj kuźwa. Spadamy stąd. Książkę bierzemy, notatkę. O, przejedziemy się windą, chodź. Nic nie leci, okej. Okay. Wciskasz, czy ja mam wcisnąć? Ruchy, guzik chyba może nacisnąć, nie? No dobra, doktorka ukatrupiliśmy. Zostały nam jeszcze te kuźwa dzbany tłuste w tych czopeczkach. Szefowie całego tego kuźwa burdelu. Zobaczymy, czy będziemy stąd się ewakuować, czy będziemy ich tutaj szukać. To są nasze chłopoki? Nie, dowódca. Czyli on już jest złapany. Aaa, o kurde, nawet nie było o czym gadać. Wszystkie łby powykańczane, zobaczcie. Nas wszystkich ubił. Dobrze, prawidłowo, krótka piłka. Czyli przejęliśmy cały kompleks w zasadzie. Nie wiem, co na tych kurwa Atari ich tutaj oni oglądali, w co oni grali. A, to jakieś mapy są. Chyba w Settlersu grali. Czekajcie, podejdę sobie jeszcze tutaj. Dobrze, słuchajcie, ja będę kończył dzisiejszy odcinek. Udało nam się uratować Annę. Okazało się, że Arka jednak nie jest takim zajebistym miejscem, jakbyśmy mogli się spodziewać. Wrąbaliśmy się w kolejną dziwaczną akcję, no ale wyszliśmy z tego obronną ręką. Mamy tu nawet mapę. Where? Ja, wydaje mi się, że tu się szykuje jakaś grubsza pogawędka. Oj, robi się gorąco. Czekajcie, tutaj jeszcze wyjdą jakieś typki, bo ja tu się chciałem kończyć odcinek. O, światełko pyknęło, czyli o, odcięty został prądzik. Słuchajcie, ja kończę w tym momencie odcinek, bo widzę, że szykuje się starcie number 3 albo 4. Zapraszam was już serdecznie niedługo na kolejny. Póki co, trzymajcie się. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Nara, cześć!